Siemanko, witam serdecznie. Kolejne połowy magnesem. Tym razem idę w drugą stronę. Wcześniej przeszedłem tamtą stronę, kilka kilometrów. Teraz idę w drugą stronę. Tutaj też byłem raz, czy tam dwa razy, ale pójdę teraz jeszcze dalej. Jeszcze i jeszcze dalej. Kaczuszki pozdrawiają, witają. O, tutaj mama z kaczuszkami, już takimi podrostkami. Siedzą sobie grzecznie. Witajcie, maluchy. Witaj, duża kacza mamo. Do zobaczenia przy pierwszym jakimś ciekawym fancie. Dobra, lecimy obok tego mostu. Nie wiem, czy coś będzie widać. Oby tak. Rękawiczki bardzo ważne, aby mieć, bo ostatnio się uwaliłem, ale przez rękawiczkę. Jakbym nie miał rękawiczki, to już w ogóle byłaby masakra. Pierwsze zanurzenie. Pierwsze zanurzenie. Ktoś potrzebuje wózka? Ja pierniczę. No to zacząłem z przytupem. Dobra, lecimy dalej. Tym razem łabędzie z małymi. Ominęły mnie, poczekałem, aż przepłynął grzecznie. No i zarzuciłem kolejny raz magnes. Wcześniej złowiłem taki pręt, nic ciekawego. I takie dziadostwo, rybę przynętę i baterie. Na szczęście niedaleko jest kosz na śmieci, to wszystko tam wyrzucę. Dobra, zobaczymy, co tutaj się wyłowiło. Spróbuję tu postawić kamerę. Wygląda mi to na lufę, dwururkę, strzelby. No, ciekawe, ale tak naprawdę nie wiem, co to jest. Do następnego. Powiem wam, że tutaj tak średnio jest na razie. Jeszcze patrząc na drugą stronę brzegu, no to możecie sobie wyobrażać, ile tego jest w wodzie, skoro tyle jest tego na brzegu, tego syfu.
No co znalazłem? Znalazłem taką z uchwytem. Nie wiem, czy to jest do sprężonego powietrza, czy do czegoś. No taką butlę. No, dużo takich prętów. Jakiś radio. I widelca. To na razie to wszystko. Zarzuciłem coś jeszcze tam. Jak wyłowię, to nie będzie nic, to idę. Idę dalej tam. Pozdrawiam, wariat skład. No proszę, przeciągnąłem trochę linę dalej od mostku. I patrz, ta ile pieniędzy. Rozpoznaję tutaj dwie jednopensówki i jedną dwupensówkę. Ale tutaj coś ciekawego jest jeszcze. O! Taki gwóźdź. Ciekawe, ciekawe. 5 zł. Patrzcie, co znalazłem. To waży z 30 kilo. No, może 20. Nie mam pojęcia. Myślałem, że to safe. Ale raczej nie. Ledwo wyciągnąłem to. Spadało mi chyba z 3 razy. Nie wiem, co to, jak ja to przetransportuję do śmietnika. Ktoś tu musiał tu przynieść, to jest najlepsze. I wypieprzyć do wody. Siemano, witam. Przeszedłem stamtąd do kolejnego mostu. Znalazłem kilka pensówek. I takie krzesło ogrodowe. Lecimy dalej. Taką rurę wyrwałem. Z metr długości. Jak widać, plastikowe rzeczy też mogę znaleźć. Śmieciuchy, śmieciuchy. A dzisiaj mundial. Jest polska flaga. Dobrze. Dzisiaj mundial gra Anglia z Chorwacją. No, trzymam kciuki oczywiście za Chorwację. Skarpetka. Motylki. Ławka. I tak myślałem, że skoro ławka jest, to i będą pieniążki wzdłuż kanału. No i są. 2 pi. Puszka. I 1 pi tu jeszcze. Się zaplątał. O. Przeszedłem tak z 10 metrów sobie bez wyciągania magnesu. No i czasami bywało tak, że nic nie miałem. A patrzcie teraz. Jacie. Normalnie metalowy jeż. Naszpikowany drutami i gwoździami. Paskudztwo.
mój pierwszy nóż. Ale bardziej ten nóż pasuje do tego widelca, co wcześniej znalazłem. No ale jest. Jest nóż. Ładno ma rękojeść. Powiem szczerze, że gdybym takie miał w domu, oczywiście nówki, no to nie wstydziłbym się. Spokojnie, proszę zachować spokój. To tylko kółka od wózka sklepowego. No, witam się, ma. Kończę już dzisiaj łowienie. Cały jestem upierniczony. Mój urobek to 12 pensów. Pozdrawiam. Subskrybujcie mój kanał, wbijajcie na kanał Bartka, wbijajcie na kanał Mustafy, Wikinga, poszukiwacza Pika, Żbika, Dzika Wykopkowego i wszystkich innych. Krisa, Historii Ludzkości, wszystkich z Wariat Składu, Iwana. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam widzów. Do zobaczenia.